Jakość wody w gminie Baruchowo, a dokładnie w miejscowości Skrzynki, ulega polepszeniu, jednak bakteria coli nadal jest obecna. Sprawę omawiano dziś podczas sesji Rady Gminy. Bakteria wskaźnikowa z grupy coli, nie jest to jakaś bakteria chorobotwórcza, ale jest bakteria, gdzie sanepid w swoich komunikatach nie chce dopuścić ją do spożycia, po prostu albo przygotować, albo musimy zbiorniki z wodą postawić i tak też czynimy. W gminie Baruchowo zostało rozstawionych 6 pojemników z bieżącą wodą. Jednak wójt ma inny pomysł na jej dostarczenie. Mamy studnię, którą w roku ubiegłym wybudowaliśmy z trzeciorzędu, czyli na głębokości ponad 100 metrów. Jest tam woda dobra, nie ma bakterii, natomiast są lekkie przekroczenia manganu i żelaza. Wystąpiliśmy dzisiaj z prośbą do pani inspektor powiatowego, aby wyraziła zgody, żeby ją dopuścić. Jak się okazuje, w naszej gminie, gdzie są piaski, czwartorzędy, są zanieczyszczone, czyli tutaj kłaniają się nieszczelne szamba, studnie przydomowe, które kiedyś służyły do picia wody, są obecnie szambami. Samorząd przygotowuje zarządzenie do wszystkich właścicieli działek rekreacyjnych i mieszkańców gminy dotyczących konieczności likwidacji nieszczelnych szamb. Zagrożenie mogą też stwarzać przydomowe studnie pełniące w niektórych gospodarstwach rolę szamba.